Podczas posiedzenia członków zarządu Europejskiego Szlaku Zabytków Techniki, które odbyło się w Zabrzu, debatowano na temat nadania statusu punktu kotwicznego kompleksowi Sztolnia Królowa Luiza. To ważne spotkanie zarządu ERIHA odbyło się w Zabrzu nie przez przypadek, ponieważ od dzisiaj jest to jedyne miasto w Polsce, w którym znajdują się dwa punkty kotwiczne ERIHA. Cóż to takiego te punkty kotwiczne? To najważniejsze dla historii przemysłowej Europy obiekty dostosowane dzisiaj do potrzeb turystyki i potrzeb kultury. W całej Europie w skład tej sieci Europejskiego Szlaku Dziedzictwa Przemysłowego wchodzą 102 takie punkty. 9 z nich znajduje się właśnie w Polsce. Z tego 5 znajduje się w województwie śląskim, z tego 2 znajdują się w Zabrzu. Sztolnia Królowa Luiza to zespół obiektów turystycznych obejmujący zachowaną część kopalni Królowa Luiza i zabrzeński odcinek głównej kluczowej sztolni dziedzicznej, największej budowli hydrotechnicznej w Europie. Queen Luisa is an outstanding place. Kompleks Królowa Luiza jest obecnie na liście punktów kotwicznych, czyli tych najważniejszych punktów ERIHA, Szlaku Zabytków Europejskiego Dziedzictwa Industrialnego. Jest w niewielkim gronie, bo takich punktów jest niewiele, około setki, więc teraz znajdujemy się w tym najważniejszym gronie szlaku, a kopalnia Królowa Luiza jest przygotowana na najwyższym poziomie, tak aby na tym szlaku być punktem kotwicznym. Obecnie na terenach kopalni i sztolni skupionych wokół dwóch szybów, Karnal i Wilhelmina, znajduje się unikatowy na skalę europejską kompleks tras podziemnych, prezentujących rozwój techniki górniczej oraz historię górnośląskiego górnictwa. Cieszymy się za to wyróżnienie, za tą nobilitację. No to też jest dla nas zobowiązanie do pracy nad sobą, do pracy nad naszą ofertą, nad naszymi produktami, nad tym, aby nasze obiekty były w pełni dostępne dla wszystkich i sprawiały ludziom radość i frajdę. Od września zapraszamy wszystkich mieszkańców Zabrza oraz mieszkańców regionu, no i Polski, do zwiedzania nowej trasy turystycznej, która będzie obejmować trasę wodną. Będzie można płynąć łódkami, będzie można posłuchać legend o skarbniku, o utopcu, będzie można posłuchać o zagrożeniach typowych w kopalni, no i o historii górnictwa. Europejski Szlak Dziedzictwa Przemysłowego to sieć łącząca ponad 850 obiektów, takich jak krajobrazy postindustrialne, nieczynne kompleksy przemysłowe czy pojedyncze zakłady. Celem projektu ERIH jest zwrócenie uwagi na wspólne europejskie dziedzictwo przemysłowe oraz promocja turystyczna miejsc związanych z historią przemysłu.